Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Moje pytanie kieruję do posłów wnioskodawców i będzie dotyczyło osób młodych. Osoby kończące edukację i wchodzące na rynek pracy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji. Ich problemem jest często brak odpowiedniej kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia czy predyspozycji. Pracodawcy, zdając sobie z tego sprawę, preferują w stosunku do takich osób zawieranie umów na czas krótszy niż w przypadku osób już bardziej doświadczonych. Daje to szansę im, czyli pracodawcom, na zweryfikowanie umiejętności i potencjału nowo przyjmowanych pracowników. Projekt ustawy o Narodowym Programie Zatrudnienia w części poświęconej mini pracy, dotyczy to artykułu 63, określa warunki dla otrzymania wsparcia, czyli wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 5 lat w niepełnym wymiarze czasu pracy przez pracownika będącego w momencie zawarcia umowy absolwentem lub osobą pobierającą naukę. I moje pytanie, czy Państwo nie obawiają się, że tak sztywne warunki zatrudnienia osób młodych będą skutecznie odstraszać pracodawców od skorzystania z tej formy wsparcia i to narzędzie, czy czasem nie obróci się przeciwko właśnie młodym ludziom chcącym podjąć pracę? Dziękuję bardzo.